Cześć, witam na swoim kanale. W tym odcinku porozmawiamy o dyrektywie o sygnalistach, a tak konkretnie o wzmocnieniu i ochronie pracowników, którzy właśnie zgłaszają naruszenia prawa unijnego. A ta ochrona między innymi będzie obejmowała ochronę przed zwolnieniem czy innego rodzaju szykanami. Ta dyrektywa ma też również o tyle praktyczne znaczenie, że już mogę się nieco przyznać, że co nieco tutaj zdradzamy tego naszego know-how z kancelarii. Już w co niektórych sprawach powołujemy się na tą dyrektywę i właśnie na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który pozwala na bezpośrednie powoływanie się przez pracownika na niewdrożoną w terminie dyrektywy. Taki termin generalnie Polska oczywiście miała do wdrożenia do 18 grudnia 2021 roku. Póki co nie wdrożyła, oczywiście przespała, bo były prawdopodobnie ważniejsze rzeczy do zajmowania się, a nie jakaś tam prawa pracowników, czy tam ochrona pracowników. No i póki co jedynie tak naprawdę mamy do czynienia z projektem ustawy. No szczerze mówiąc, miałem nadzieję, że jak będę kręcił ten odcinek, to będę analizował ten projekt ustawy, ale tak długo jest po prostu procedowany i niewdrażany, że już lepiej zrobić jakiś ogólny odcinek i oczywiście, jeżeli pojawi się już ustawa konkretna, to wtedy zrobimy uzupełnienie. No tym bardziej, że dyrektywa również będzie dotyczyła podmiotów prywatnych, pracodawców prywatnych, no i będą zainteresowani wdrożeniem tej dyrektywy u siebie. To można powiedzieć, że będzie troszkę taka rewolucja w porównaniu do tego RODO słynnego, które było parę lat wcześniej. Bo z czym to się wiąże? Bo jeżeli na przykład dany pracodawca nie wdroży wewnętrznych kanałów zgłoszeń naruszenia prawa unijnego u siebie, to taki pracownik będzie mógł równie dobrze dokonać takiego publicznego ujawnienia naruszenia prawa, a tego już żaden pracodawca nie chciałby, żeby tutaj publicznie jego brudy były ujawniane w ten sposób. Już teraz pracownicy korzystają z ochrony tej dyrektywy, pomimo tego, że nie została ona jeszcze zaimplementowana w Polsce. Otóż generalnie zgodnie z prawem Unii Europejskiej, tutaj chodzi o wyrok w sprawie Van Dyn, jeżeli dobrze mówię, to jest chyba holenderskie nazwisko, z 4 grudnia 1984 roku w sprawie sygnaturze 41/84, zgodnie z którym obywatel ma prawo powoływać się bezpośrednio na niewdrożoną w terminie dyrektywę, jeżeli tylko dane normy dyrektywy są doprecyzowane, jasne, bezwarunkowe i nie odwołują się do dodatkowych środków krajowych czy wspólnotowych. Oznacza to, że od 18 grudnia 2021 roku każdy pracownik sektora publicznego będzie miał prawo oczekiwać od swojego pracodawcy przestrzegania regulacji określonych w dyrektywie, w tym na przykład umożliwienia dokonania mu zgłoszeń nieprawidłowości za pomocą kanałów wewnętrznych, zaś taki podmiot publiczny będzie zobowiązany do badania zgłoszeń i przestrzegania zapisanych w dyrektywie ochrony dla sygnalistów. Kim jest ten sygnalista, o którym właśnie mowa na samym początku? Tak właśnie ta dyrektywa jest potocznie nazywana, dyrektywą o sygnalistach. Termin sygnalista pochodzi od angielskiego słowa whistleblower i określa osobę, która zgłasza nieprawidłowości zauważone w danej organizacji czy w miejscu pracy z myślą o dobru publicznym. Wbrew powszechnej opinii nie działa ona na szkodę firmy, lecz w jej interesie, chcąc umożliwić pracodawcy odpowiednią reakcję na problemy i zapobieganie im w przyszłości. Kto nie jest sygnalistą? Osoba, która by dokonywała takiego zgłoszenia z zemsty i dokonywałaby oczywiście nieprawidłowego zgłoszenia i za oczywiście nieprawidłowe zgłoszenie żadna ochrona takiemu sygnaliście przed działaniami odwetowymi nie będzie przysługiwała, natomiast naraża się również na odpowiedzialność karną za nieprawdziwe zgłoszenie. Za oczywiście nieprawdziwe zgłoszenie, gdy wyszło, że po prostu on dokonał takiego zgłoszenia w sposób złośliwy. Wśród działań odwetowych, których nie będzie mógł stosować pracodawca po dokonaniu takiego zgłoszenia przez sygnalistę, tym samych groźb działań odwetowych i prób podejmowania działań odwetowych, w tym w szczególności właśnie takich działań odwetowych, które są wymienione wprost w dyrektywie. To jest między innymi po pierwsze zawieszenia przymusowego urlopu bezpłatnego, czy zwolnienia lub równoważnych środków, po drugie degradacji lub wstrzymania awansu, po trzecie przekazania obowiązków, zmiany miejsca pracy, obniżenia wynagrodzenia czy zmiany godzin pracy, po czwarte wstrzymania szkoleń, po piąte negatywnej oceny wyników lub negatywnej opinii o pracy, po szóste nałożenia lub zastosowania jakiegokolwiek środka dyscyplinującego, nagany lub innej kary, w tym kary finansowej. Kolejne, przymusu, zastraszania, mobbingu lub wykluczenia. Następne, dyskryminacji, niekorzystnego lub niesprawiedliwego traktowania, nieprzekształcenia umowy o pracę na czas określony w umowę o pracę na czas nieokreślony w sytuacji, gdy pracownik mógł mieć uzasadnione oczekiwania, że zostanie mu zaoferowane stałe zatrudnienie
Kolejne, nieprzedłużenia lub wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę na czas określony. Kolejne, szkody, w tym nadszarpnięcia reputacji danej osoby, zwłaszcza w mediach społecznościowych, lub strat finansowych, w tym strat gospodarczych i utraty dochodu. Kolejne, umieszczenie na czarnej liście na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego, co może skutkować tym, że dana osoba nie znajdzie w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub danej branży. Kolejne, wcześniejszego rozwiązania lub wypowiedzenia umowy dotyczącej towarów lub umowy o świadczenie usług. No i kolejne, odebrania licencji lub zezwolenia. No i kolejne, skierowania na badania psychiatryczne lub lekarskie. To jest przykładowy katalog takich działań odwetowych, których stosowanie jest zakazane przez dyrektywę. Oczywiście ustawodawca, jeżeli wprowadzi to już nasz polski do systemu, a powinien, to może rozszerzyć przykładowo ten zakazany ten katalog działań. W przypadku branży IT na przykład może zakazać groźby odebrania owocowych czwartków czy tam poniedziałków. Okej, to są generalnie przykładowe działania odwetowe, których stosowanie będzie zakazane. Natomiast tak jak powiedziałem, następnie dyrektywa chroni tych sygnalistów, którzy głównie zgłaszają właśnie naruszenia prawa unijnego lub kompetencji Unii Europejskiej. Tutaj jest wprost wymienione naruszenia prawa, które dotyczą właśnie takich dziedzin związanych z zamówieniami publicznymi, po drugie usługami, produktami i rynkami finansowymi oraz zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, po trzecie bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami, po czwarte bezpieczeństwo transportu, po piąte ochrona środowiska, po szóste ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe, po siódme bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie i dobrostan zwierząt, po ósme zdrowie publiczne, po dziewiąte ochrona konsumentów, po dziesiąte ochrona prywatności danych osobowych, RODO słynne, oraz bezpieczeństwo sieci i systemów informacyjnych. Tutaj zwłaszcza w przypadku RODO warto się na tym pochylić, bo te wszelkie typu naruszenia prawa związanego chociaż z odmową przekazania swoich informacji dotyczących stanu zdrowia, dotyczących właśnie zaszczepienia czy stanu testów, to również podchodzi pod taką dyrektywę o sygnalistach. Jeżeli to nie następowało właśnie z włącznej inicjatywy pracownika chociażby. Dodatkowo też jakie inne zdarzenia będą objęte właśnie tą dyrektywą o sygnalistach, w jakich sytuacjach sygnalista będzie chroniony, wtedy też, gdy dokonuje zgłoszenia naruszenia mającego wpływ na interesy finansowe Unii, właśnie o których mowa w artykule 325 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i określone szczegółowo w stosowanych w środkach unijnych. Kolejne, naruszenia dotyczące rynku wewnętrznego, o którym mowa w artykule 26 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w tym naruszenia unijnych zasad konkurencji i pomocy państwa, jak również naruszenia dotyczące rynku wewnętrznego w odniesieniu do działań, które stanowią naruszenie przepisów o podatku od osób prawnych lub do praktyk mających na celu uzyskanie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem lub celem mającym zastosowanie przepisów o podatku od osób prawnych. No i teraz pytanie, kto może stać takim sygnalistą, żeby korzystać z tej właśnie ochrony prawnej przed takimi działaniami odwetowymi? No w teorii generalnie sygnalistą może stać każdy, zarówno pracownik takiej firmy, administracji publicznej, stały czy tymczasowy, klient, podwykonawca, czy też osoba postronna, która po prostu była świadkiem nieprawidłowości. Trzeba jednak pamiętać, żeby uzyskać ten status sygnalisty, w tym właśnie przysługującą mu ochronę, należy spełnić generalnie kilka warunków. Po pierwsze, mieć przekonanie oraz konkretne podstawy w postaci faktów i dowodów, że zgłaszane informacje są prawdziwe i świadczą o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu danej organizacji. Po drugie, dokonać takiego zgłoszenia nieprawidłowości, wezwanie czy nawet pismo czy mail do pracodawcy ze wskazaniem naruszeń. Po trzecie, generalnie działać w dobrej wierze, a nie ze złych powódek. Ta dyrektywa Unii Europejskiej o sygnalistach chroni osobę zgłaszającą naruszenia prawa Unii, a tym samym nakłada obowiązek wdrożenia procedur zabezpieczających pracowników. No i to na pracodawcach będzie ciążył obowiązek wdrożenia. Tak jak powiedziałem, nikt nie będzie chciał, żeby ich brudy były publicznie prane, bo jeżeli nie będzie takiego wewnętrznego kanału, no to po prostu takie sygnalista sobie pójdzie gdzieś tam do radio, do telewizji czy do gazety i będzie opowiadał, co się dzieje generalnie w tym zakładzie pracy, a potem to nawet nie będzie go można kwiatkiem kiwnąć. A w zasadzie od tego 18 grudnia 2021 roku to już nie można. Generalnie w ten sposób właśnie przepisy mają zachęcić do raportowania naruszeń również te osoby, które wcześniej być może obawiały się odwetu ze strony pracodawcy,
pracodawcy. Od teraz będą te takie osoby zabezpieczone odgórnymi regulacjami unijnymi, a także po wdrożeniu dyrektywy na poziomie ustawy naszej polskiej. Tak jak powiedziałem, pracodawcy będą zainteresowani wdrożeniem tej dyrektywy, bo dyrektywa wyróżnia trzy kanały zgłoszeń. Wewnętrzny taki kanał, gdy taki sygnalista raportuje o nieprawidłowości bezpośrednio do pracodawcy. No i to też generalnie jest kanał rekomendowany przez dyrektywę do stosowania w pierwszej kolejności. Tutaj też taka uwaga, dyrektywa przewiduje możliwość zgłoszeń anonimowych, czyli bez podpisania się z imienia i nazwiska. Jak to pracodawcy będą już realizowali, czy poprzez stworzenie na przykład oddzielnej skrzynki mailowej, systemu teleinformatycznego, albo jak w filmach, jakieś takie specjalne skrzynki, takie dziuple, gdzie będzie się na przykład postawiało pod jakimś tam dystrybutorem wody, liściki do zarządu, czy pod ławką w palarni na przykład. To już generalnie inicjatywa twórcza będzie zależała od danego pracodawcy, czy od właśnie od osoby, która będzie wdrażała tę dyrektywę w danej firmie. Kolejny kanał to będzie zewnętrzny. To będzie zgłoszenie informacji do organów publicznych, na przykład do Rzecznika Praw Obywatelskich. Też tutaj w tym miejscu będzie możliwe na przykład dokonanie na przykład zgłoszeń do zewnętrznej firmy, przykładowo kancelarii prawnej, która będzie się zajmowała taką obsługą takich zgłoszeń. Jeżeli na przykład tutaj pracodawca nie zdecydował się na stworzenie jakiegoś takiego bardziej wewnętrznego kanału, czyli do konkretnego na przykład pracownika, czy do chociażby do takiej skrzynki przerzutowej. Oczywiście możliwe jest stosowanie kilku takich zgłoszeń jednocześnie. No i po trzecie, ten, którego najbardziej się mogą obawiać pracodawcy, czyli publiczny. To jest wtedy, gdy sygnalista ujawnia informacje o nieprawidłowościach na forum publicznym, czyli na przykład w mediach społecznościowych, albo w tradycyjny sposób w telewizji, w radiu czy w gazecie. Dyrektywa o ochronie sygnalistów nakłada obowiązek wdrożenia jej do wszystkich podmiotów sektora publicznego, ale także zobowiązani jej będą również niektórzy pracodawcy sektora prywatnego. No i tak na przykład pracodawcy prywatni, którzy zatrudniają powyżej 249 osób, już ich ta dyrektywa obowiązuje od 17 grudnia. Od 17 grudnia 2023 roku dyrektywa będzie miała również zastosowanie do pracodawców prywatnych, którzy zatrudniają od 50 osób, czyli powyżej 50 osób. Więc pracodawcy prywatni zatrudniający poniżej 50 osób będą zwolnieni z tej dyrektywy. Także obowiązkowo, bez względu na liczbę zatrudnionych osób, podmioty wykonujące działalność w zakresie usług, produktów i rynków finansowych oraz zajmujące się zapobieganiem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwem transportu i ochroną środowiska, ale również mikro i mali przedsiębiorcy, którzy startują w przetargach na zamówienia publiczne lub korzystają z unijnych środków. Pomimo tego, że ta dyrektywa nie została formalnie zaimplementowana do prawa krajowego na poziomie ustawy, to pracownicy właśnie z tych sektorów wymienieni właśnie w tych branżach powyżej już korzystają z tej ochrony, z tej dyrektywy, już mogą się na nią powoływać. O tym samym pracodawcy powinni być zainteresowani jak najwcześniejszym wdrożeniem tej dyrektywy i tak chociażby takiego wewnętrznego kanału komunikacji, zanim przykładowo jakiś pracownik takiego szpitala nie zacznie rozpowiadać o takich nieprawidłowościach w mediach. No i też mogę powiedzieć, że już kilku pracodawców wdrażaliśmy tę dyrektywę. No i cóż, na chwilę obecną tyle w tym temacie. Oczywiście, jeżeli już wejdzie w polska ustawa, to będziemy generalnie ją bardziej analizować. A ja tymczasem pozdrawiam.